Czas rozpocząć sezon ogórkowy, dlatego w dzisiejszym filmie z cyklu Ogród Warzywny przypomnienie, jak i kiedy sadzić lub siać ogórki. Zapraszam! W warzywnikach możemy uprawiać dwa główne rodzaje ogórków. Gruntowe w przeróżnych odmianach, które potem przeznaczamy zazwyczaj na przetwory, między innymi na ogórki kiszone, oraz ogórki sałatkowe, do bezpośredniego spożycia na kanapki, do sałatek i surówek. Są one większe i mają gładką skórkę. Są też dwa główne sposoby rozpoczęcia uprawy ogórków, bez względu na to, czy są one gruntowe czy sałatkowe, a mianowicie z siewu bezpośrednio do gruntu i z rozsady. Ogórki to rośliny wybitnie ciepłolubne. Kiełkują zazwyczaj dopiero wtedy, gdy temperatura powietrza utrzymuje się stale powyżej 8 stopni Celsjusza. Zatem bezpośrednio na warzywne grządki wysiewamy je dopiero w drugiej połowie maja lub w czerwcu. Koniec czerwca, a czasami nawet początek lipca to ostatni moment na wysiew ogórków. A siew może być przeprowadzany w sposób rzędowy lub gniazdowy. Można to zrobić na przykład przy płocie lub innych podporach, jeżeli chcemy potem ogórki prowadzić pionowo. Możemy to zrobić na podwyższanych grządkach, z których pędy będą potem się swobodnie przewieszać. A jeżeli mamy w warzywniku więcej miejsca, to możemy prowadzić je poziomo po ziemi, po której z czasem ogórki zaczną się płożyć. Głębokość siewu nasion to około 2-3 cm. Stosując podpory i wysiew rzędowy, rzędy te mogą być w odstępie mniej więcej pół metra, a w uprawie gniazdowej rozstaw to około 30 na 40 cm. Rozsadę możemy przygotowywać wcześniej, od połowy kwietnia i kończymy to robić tak samo jak w przypadku siewu na przełomie czerwca i lipca. Uprawa ogórków z rozsady przyspiesza zbiory o te 3-4 tygodnie. W wybranych pojemnikach, torfowych lub plastikowych, wysiewa się zazwyczaj po kilka nasion i potem przesadza się je grupami tak samo, jakby to miało miejsce przy wysiewie gniazdowym. W kwietniu siew należy przeprowadzić w cieple, na przykład w domowych warunkach. W maju lub czerwcu możemy wysiewać ogórki na rozsady już w ogrodzie, w inspekcie czy w innym wybranym miejscu na zewnątrz. W maju dostępne są też często sadzonki ogórków w sklepach ogrodniczych lub na targowiskach. Zatem, jeżeli nie mamy czasu lub możliwości przygotowania rozsady własnoręcznie, możemy wspomóc się gotowym materiałem roślinnym. Ja w tym roku wysiałam ogórki w plastikowych doniczkach o średnicy 9 cm pod koniec kwietnia w nieogrzewanej szklarni. Było w niej jednak na tyle ciepło, że w połowie maja sadzonki są już gotowe do przesadzenia na swoje miejsce stałe, czyli na wysoką grządkę. Na razie jest miejsce dla kilku z nich. Jak tylko zbiorę szpinak, który jest tu uprawiany jako przedplon, dosadzę kolejne. Zanim rozsada ogórków zostanie przesadzona, należy ją wcześniej zahartować, to znaczy stopniowo przyzwyczaić do warunków panujących na zewnątrz, słońca i wiatru. Bezpośrednio przed przesadzeniem warto ją także dokładnie podlać, żeby korzenie były elastyczne, a rośliny dobrze nawodnione. Przyjmuje się, że najlepiej jest, jak w momencie przesadzenia sadzonki tych roślin mają 2-3 liście właściwe. Ogórki to roślinne żarłoki. Żeby dobrze rosły, były odporne i obficie plonowały, potrzebują sporo składników odżywczych. Warto o to zadbać od samego początku i już w czasie sadzenia zasilić miejsce, w którym będą one rosnąć. Mając sadzonki, wykopujemy dołki nieco większe niż bryła korzeniowa rozsad, w które warto wsypać na przykład kompost. Jeżeli nie mamy swojego kompostu lub mamy go niewystarczającą ilość dla wszystkich wymagających roślin w ogrodzie, możemy użyć gotowego kompostu, jaki jest dostępny w sklepach ogrodniczych. Jest on tak samo pakowany jak ziemię czy podłoża. Ekokompost to nowej generacji kompost, który powstaje z lokalnych, szybko odnawialnych surowców w procesie fermentacji, po dodaniu minerałów i mikroorganizmów, bez emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Jest dobry dla roślin, dobry dla gleby, dobry dla klimatu, tym samym dobry dla nas, a zasilone podczas sadzenia ogórki będą miały zapewniony lepszy start. W przypadku wysiewu ogórków czy innych warzyw dyniowatych bezpośrednio do gruntu również można zasilić kompostem rowki czy dołki, w których będziemy później umieszczać nasiona. Jeżeli mamy rozsadę przygotowaną w doniczkach torfowych,
Zagłębiamy je razem z sadzonkami w ziemi. Torf z czasem ulegnie biodegradacji. Jeżeli natomiast, tak jak w moim przypadku, mamy rozsadę przygotowaną w plastikowych pojemnikach, należy możliwie delikatnie wyjąć bryłę korzeniową z doniczki i przesadzić ją do wcześniej przygotowanego dołka. Następnie dosypujemy ziemi, możemy dosypać też kompostu i delikatnie ugniatamy glebą wokół roślin. Jeżeli mamy kilka sadzonek ogórków w jednej doniczce, pamiętajmy, że nie możemy ich rozdzielać. Przesadzamy je całą grupą i uprawiamy potem w taki sposób, jakby były wysiane gniazdowo. W przypadku, gdy wykiełkowało nam więcej roślin niż sobie życzyliśmy, możemy usunąć nadmierną ilość, ale bez uszkadzania bryły korzeniowej. Wszystko dlatego, że ogórki mają wrażliwe na uszkodzenia system korzeniowy, który długo się regeneruje. Dlatego też nie lubią za bardzo przesadzania. Ale jeżeli zrobimy to delikatnie i sprawnie, szybko wznowią wegetację. Żeby im w tym pomóc, warto nowo posadzone rośliny dokładnie podlać. Dzięki temu ziemia szczelnie otuli korzenie. Ogórki to rośliny, które lubią stale wilgotne podłoże, zatem o regularnym podlewaniu warto pamiętać również na dalszym etapie uprawy. Rośliny te lubią także słońce i ciepło. Doskonale czują się w miejscu osłoniętym od wiatru oraz w żyznej glebie. Nawożenie pogłówne jest potem w ich przypadku jak najbardziej wskazane. Życzę obfitych ogórkowych plonów i zapraszam do oglądania kolejnych filmów z cyklu Ogród Warzywny oraz pozostałych filmów na kanale Ogród na co dzień.